Dobra, już jesteśmy. Czyli chyba jestem w złym linku w takim razie. Chyba tu możemy zaczynać. Dobra. Okej. Okay. Z tym, że ja nie mogę znaleźć tej transmisji. Ona jest na forum czy na wydarzeniu? A, dobra, to nieistotne. Okej. Okay. To cześć wszystkim. Ja jestem Katarzyna Czarnota, jestem nowym członkiem Forum Młodych Dyplomatów. Dzisiaj przeprowadzimy z Anią spotkanie z Martyną Wanat. I będzie to klub dyskusyjny na temat świat w obliczu pandemii i nie tylko. Aniu, przedstaw się. Tak, ja jestem Ania. Ja jestem troszeczkę starszym członkiem, bo jestem już tutaj prawie rok, ale jest to moje pierwsze wydarzenie, więc tutaj proszę, nie oceniajcie nas zbyt srogo. No, studiuję na UW na trzecim roku, więc zbliża się licencjat. W sumie nic ciekawego. Możesz kontynuować. Tak, i naszym gościem będzie właśnie, tak jak wspomniałam, Martyna. Chciałabyś coś powiedzieć? Ja chciałam się przywitać, podziękować za zaproszenie i mam nadzieję, że wywiąże się dzisiaj ciekawa dyskusja na ten temat, bo chcę zaznaczyć, że nie występuję tutaj jako ekspert w sprawie koronawirusa, ale jako bardziej jako obserwator i ekspatriant we Francji, więc mam nadzieję, że będę mogła się z Wami podzielić moimi doświadczeniami tutaj, a także z perspektywy organizacji międzynarodowych, dla których pracuję i które w oczywisty sposób podejmują się tematu. Więc bardzo jestem ciekawa naszej dyskusji dzisiaj. Tak, to może dla osób, które nie znają Marty, powiemy kilka słów właśnie o Martynie, przepraszam. Czym się zajmuje, czym się zajmowała, także Martyna była członkinią zarządu Forum Młodych Dyplomatów. Pracowała przez kilka lat w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Teraz jest konsultantką UNESCO w Paryżu i współprodukowała ciekawy podcast Find Humanity i mam nadzieję, że potem jeszcze porozmawiamy, ale także brała udział w kilku stażach w placówkach MSZ w Genewie, w Berlinie i w Nowym Jorku. I czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej, które miasto podobało ci się najbardziej? Stosunek do człowieka, no, które miasto najbardziej ci się podobało? Moje serce dalej po prostu bije do Berlina nieskończenie, więc na pewno Berlin tak bardziej może na osobistym poziomie. Jeśli chodzi o miasta, to na pewno Nowy Jork jest ogromną przygodą i wyzwaniem i miastem naprawdę niemożliwym, ale chyba taką moją pierwszą miłością mimo wszystko była Genewa, więc tak, mam nadzieję kiedyś tam wrócić, ale to mam nadzieję, że będziemy mogli też na koniec dzisiejszego spotkania porozmawiać też trochę o tych drogach kariery w środowisku międzynarodowym. Jasne. Super. To tak jak już Ania wspomniała, wcześniej pracowałaś, a teraz wróciłaś we wrześniu do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I ja bym chciała się zapytać, w jaki sposób rozpoczęłaś staż? Czy to było przez to, że sama zainteresowałaś się w kierunku ekonomii? Czy studiowałaś ekonomię?
jak to wygląda rekrutacja, na jakie stanowisko też rekrutowałaś? Oczywiście. Więc tak, jakby w pewnym momencie swojej tej kariery, szukania swojej ścieżki, zajmowałam się różnymi, sprawdzałam różne organizacje międzynarodowe, więc bardzo, bardzo, przez bardzo długi czas na moim celowniku był ONZ. I myślę, że wiele osób, które w końcu tam trafiły, wracają z różnymi wspomnieniami, więc po moim stażu w Nowym Jorku stwierdziłam, że chyba potrzebuję czegoś innego, że chciałam się bardziej skupić na takiej pracy technicznej i zobaczyć, jak to wygląda. I nie chcę powiedzieć, że w ten sposób trafiłam na OECD, ale może wtedy właśnie bardziej zainteresowałam się tym tematem i zaczęłam aplikować na staże. Chciałabym tutaj oczywiście przedstawić piękną ścieżkę oficjalnych aplikacji do organizacji międzynarodowych, ale niestety to nie był mój przypadek, więc aplikowałam kilka razy na różne staże w OECD. To wygląda tam tak, że kilka lat temu, że były dwie rundy w trakcie roku i wysyłało się generalną aplikację i na podstawie tego HR wysyłał twoją kandydaturę do departamentów. Teraz tu jest wciąż generalna aplikacja, ale kręci się przez cały rok. Te niestety rekrutacje były bez sukcesu, ale byłam bardzo zdeterminowana i śledziłam Twittera różnych departamentów, które szczególnie były w moim obszarze zainteresowań i tam pojawiła się informacja o naborze do konkretnego zespołu. Więc wtedy aplikację wysłałam już bezpośrednio do osób, które były w zespole, które wiedziały, kogo szukają, jak szukają i nie przechodziło to nie chcę powiedzieć czujne oko, ale jakby nie przechodziło to jeszcze przez ręce innych ludzi, więc to było dokładnie z osobami, z którymi później się pracowało. I takim sposobem dostałam się na dwa staże równocześnie. Dostałam dwie oferty w tym samym czasie. Jedna to była do zespołu, który zajmował się partycypacją kobiet w sferze publicznej, co było tematem mojej pracy magisterskiej. A drugi temat, drugi dział, od którego też dostałam ofertę, to był Access to Justice i ten wybrałam. Więc tak zaczęła się moja przygoda, jeśli chodzi o staż. Po 6-miesięcznym stażu, który był najbardziej intensywnym w moim życiu, dostałam propozycję kilkumiesięcznej pracy nad projektem w innym dziale, ale przez kilka miesięcy pracowałam nad kwestiami związanymi z prawami kobiet. I później po kilku miesiącach znowu wróciłam do swojego starego zespołu, w którym pracowałam przez 2 lata. Tak. I teraz miałam przerwę, też spotęgowaną wirusem. To akurat się zbiegło mniej więcej w czasie. I teraz wróciłam znowu do tego samego zespołu, ale może pracuję nad innymi projektami. Więc tak wygląda moja ścieżka w OECD. Czy polecasz? Tak, to jest bardzo intensywna praca i bardzo techniczna i też obcuję się z ludźmi, którzy faktycznie nie odpowiedziałam na jedną część pytań, nie jestem ekonomistą, jestem prawnikiem, więc czuć ten bardzo mocny, ekonomiczny podłoże organizacji, więc nawet tematy, które pozornie nie wydają się tak mocno ekonomiczne. Zawsze jest ten jeden dodatkowy poziom przy pracy analitycznej, czy ogólnie przy produkcji jakichkolwiek konceptów, że zawsze musimy też myśleć o tym dodatkowym poziomie, ale to też jest bardzo, bardzo daje możliwość uczenia się, ale też jakby poprzez ten czas spędzony w OECD też zaczęłam się coraz bardziej interesować tematami ekonomicznymi i też jakby tam na swoją rękę staram się jakąś tam wiedzę nabyć. A wspomniałeś, że miałaś możliwość dwóch staży i dlaczego wybrałaś ten drugi, a nie ten pierwszy? Ze względu chyba na
na to, że byłam prawnikiem i wydawało mi się, że w tym zespole Access to Justice będę miała więcej możliwości wykorzystać moją wiedzę. I to też był bardzo nowy zespół, który dopiero się rozwijał, więc to też była dla mnie okazja, żeby budować coś od samego początku. I faktycznie dlatego myślę, że ten czas, który tam spędziłam, był tak intensywny, ponieważ jakby brałam udział we wszystkich zajęciach i aktywnościach od samego początku, nawet już jako stażystka, więc wydaje mi się, że to też to było taką mocną motywacją, by wybrać ten zespół. Super. To może przejdziemy do kolejnego pytania. I kolejne pytanie właśnie tyczy się UNESCO, w którym obecnie jesteś konsultantką. I moje pytanie brzmi, w jakiej dziedzinie jesteś konsultantką i dlaczego wybrałaś właśnie ten obszar? Więc tak, więc UNESCO ma 5 sektorów programowych i w żadnym z nich nie pracuję, więc jakby mamy... Nie jestem pewna, czy mogę je wszystkie pięknie teraz wymienić po polsku tak szybciutko, bo zazwyczaj operuję skrótami, ale oczywiście mamy edukację, kulturę naukową sekcję, także komunikację i informację i też związaną bardziej z prawami człowieka. O, udało mi się. Więc nie pracuję w żadnej z nich, bo pracuję przy ewaluacjach programów. Więc tak naprawdę mam okazję pracować z pracownikami każdego z tych sektorów, ale pracuję przy ewaluacjach projektów. Więc tak, więc wydaje mi się, jakby co mnie motywowało do tego, albo dlaczego taką ścieżkę wybrałam po moich wcześniejszych doświadczeniach z bardziej w policji, w pracy analitycznej. Znowu powiem, że to było przez przypadek. Przypadek dużo rządzi się, też dość mocno rządzi się w tych organizacjach międzynarodowych, ale jakby znalazłam możliwość w biurze ewaluacji i jakby zakres obowiązków pokrywał się też w części w tym, co robiłam wcześniej. I też pewne jakby umiejętności byłam w stanie zaproponować, ale też była dla mnie świetna okazja, żeby uczyć się czegoś nowego. I tak właśnie, tak się potoczyło, więc bardzo mi się podoba i prawie to już będzie rok w listopadzie, kiedy tutaj jestem i to też jakby odblokowało dla mnie nową ścieżkę i też staram się na własną rękę coraz więcej uczyć o ewaluacji, więc jeszcze szczególnie w środowisku międzynarodowym jest to naprawdę bardzo ciekawy projekt, bo jakby... Jedną z takich motywacji, kiedy wybrałam organizacje międzynarodowe, to wiadomo, zmieni świat, wszyscy będą szczęśliwi, oczywiście tak szybko są te plany zrewidowane. Jednak przy ewaluacji znalazłam taką możliwość dla siebie, żeby faktycznie korygować te plany, wszystkie plany, projekty i też w jakiś sposób przedstawiać możliwości, rekomendacji, w jaki sposób można to usprawnić. Więc bardzo mi się to spodobało, więc zobaczymy, jak się ta ścieżka potoczy. Tutaj poniekąd wyprzedziłaś moje pytanie, bo tutaj właśnie też chciałam zapytać o rekrutację, jak zostałaś rekrutowana na to stanowisko, więc mogłabyś tak króciutko, to był przypadek, aplikowałaś wcześniej? Oczywiście. Nie, oczywiście, bardzo chętnie, bo też chciałabym powiedzieć, że udało mi się oficjalną ścieżką. Nie chodzi też, że to są jakieś szemrane procesy. Jednak ogłoszenie o tym stanowisku znalazłam na jednej z grup na Facebooku, których jest bardzo dużo właśnie na temat w dziedzinach programów rozwojowych, współpracy międzynarodowej, więc jestem członkiem kilkunastu. I ta chyba akurat właśnie była skupiona wokół UNESCO i tam pojawiła się informacja, że poszukują kogoś do zespołu i wysłałam swoją aplikację. I że akurat bardzo czasowo się dobrze zgrało, że szukałam pracy. Zespół też potrzebował kogoś, by zaczął za tydzień.
To tak udało mi się właśnie tutaj trafić do UNESCO, ale też muszę zaznaczyć, że oficjalnymi ścieżkami też próbowałam i UNESCO ma swój osobny Young Professional Program, więc jak jest ten wielki program dla całej rodziny ONZ, to tak samo UNESCO ma swój osobny, przez który idzie się przez Komisję Narodową UNESCO, więc ja musiałam wpierw aplikować do Komisji Narodowej w Polsce i zostałam wybrana do dalszych etapów, więc przeszłam kilka tych etapów w UNESCO i byłam też na shortlisted do zatrudnienia w UNESCO, więc nie wiem, czy to pomogło w jakiś sposób, ale też tą oficjalną ścieżką też próbowałam. A nie jest ciężko połączyć pracę w UNESCO i w OECD? Jakby tutaj wchodzimy na temat typów kontraktów w organizacjach międzynarodowych, więc w tych dwóch przypadkach jakby oferuję swoje, czyli pracuję jako konsultant, czyli jako osoba z zewnątrz, więc też jakby oficjalnie musiałam założyć swoją firmę we Francji, żeby faktycznie to wszystko się zgadzało, tak jak trzeba. I póki co działa, dopiero to są 2 tygodnie, więc zobaczymy, jak się to będzie wszystko rozwijać, ale jakby mam ustalone ze swoimi przełożonymi, w jakie dni pracuję, nad którym projektem i na razie wszystko działa tak, jak trzeba i bardzo się cieszę, że mam możliwość pracowania w dwóch organizacjach międzynarodowych jednocześnie, więc na razie się udaje. Świetnie. Wspomniałeś, że współprodukowałaś podcast Finding Humanity i troszeczkę się w to wgłębiłam i zauważyłam, że każdy jakby odcinek przedstawia jakiś inny globalny temat. I fajnie by było, w jaki sposób się skontaktowałaś albo organizacja Humanity Lab Foundation skontaktowała się z tobą, abyś współprodukowała. W jaki sposób to się stało? Dobrze, więc tutaj akurat chyba wróciłam do moich doświadczeń w Nowym Jorku, ponieważ podczas mojego stażu w Nowym Jorku jakby pojawia się mnóstwo okazji, by zaangażować się w różne projekty, nawet jakieś niewielkie wydarzenia. I tak poznałam założycielkę Humanity Lab Foundation, która wtedy pracowała dla ONZ. I zostałyśmy w kontakcie przez 2-3 lata i kiedy ona jakby ruszyła z tym projektem, nawet nie samym podcastem, ale wcześniej też było Global People Summit, takie wydarzenie online, które było zorganizowane dla ludzi przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Żeby też jakby dyskusja działa się nie tylko wśród polityków, ale także wśród ludzi, normalnych aktywistów, którzy chcą w jakiś sposób przyczynić się do implementacji całej agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więc wtedy pomagałam przy organizacji tych wydarzeń. I później jakby cały ten powiedzmy ta siła jakby przekuła się w to, że powstało Humanity Lab Foundation i wtedy została jakby założycielka zaproponowała mi, czy chciałabym pracować z nimi nad podcastem. Nadal pracujesz? Więc pracowałam przy pierwszym sezonie, teraz przy drugim, który właśnie jest w trakcie produkcji. Pomagałam na początku przy sprawach organizacyjnych, wybieraniu tematów i tak dalej, ale niestety teraz ze względu na te dwie prace musiałam zrezygnować, ale wciąż wspieram ich jakby z tylnego siedzenia i wiem, że na pewno drugi sezon będzie bardzo mocny, więc na pewno cieszę się, że miałam okazję budować coś, co będzie dalej się rozwijać i wiem, że na pewno w dobrym kierunku, więc tak to wygląda. Pewnie też świetne doświadczenie jakby ze środka zauważyć, jak powstają takie podcasty. Oczywiście, cała produkcja
i naprawdę, naprawdę świetne doświadczenie. Ja akurat zajmowałam się researchem, więc pomagałam przy researchu dotyczących tematów, dotyczącym naszych rozmówców, też nad danymi, jakie są dostępne w danych tematach, statystykach, więc jakby to była moja działka, ale jakby też byłam zaangażowana w całą produkcję, kontakt, tak samo sprawdzanie całych skryptów na sam koniec, przed ich wypuszczeniem, więc naprawdę to była świetna lekcja. Tak samo też miałam, też jakby ten pierwszy sezon był produkowany we współpracy z organizacją The Elders, która została założona przez Nelsona Mandelę i skupia byłych członków, były głowy państw, aktywistów, też z różnych organizacji międzynarodowych przywódców, już na emeryturze, więc też z nimi pracowaliśmy, więc też dla mnie to była świetna okazja, żeby też nauczyć się więcej o tym, jak budować takie współprace, też jakby przygotowywać wywiady z zdobywcami Nagrody Nobla, więc to też było faktycznie ciekawe doświadczenie. Czyli tak, wydaje mi się, że możemy też teraz przejść do tematu naszego spotkania, czyli obecnej sytuacji na świecie, która nie jest zbyt kolorowa, ale wydaje mi się, że poniekąd wychodzimy na prostą. Tutaj mówimy o pandemii koronawirusa, która dosięgnęła praktycznie cały świat i musimy sobie z tym radzić. Nie wiem, czy sobie dajemy z tym radę, ale musimy. I moje pierwsze pytanie, bo tutaj właśnie pandemia obnażyła poważne problemy, jakie może właśnie stwarzać globalizacja, kryzys gospodarki chińskiej w pierwszych etapach pandemii odczuwali, no i odczuwają tak naprawdę cały czas wszyscy, co poniekąd pokazuje, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Chin. I moje pytanie jest bardzo subiektywne. Czy uważasz, że można było tego uniknąć? Czy to jest jakaś taka nauczka na przyszłość, żeby jednak stawiać na produkcje lokalne? Mhm. Oczywiście. Więc dla mnie jakby cała pandemia to jest jakby początek dyskusji na temat tego, jaki model, w którym teraz żyjemy, jakby w jaki sposób przemodelować cały temat globalizacji, bo tak jak wspominacie, że no jak wspomniałaś, obnażył wiele słabości właśnie gospodarczych i tak jak ja jestem największym jakby ogromnym zwolennikiem lokalnej produkcji, także ze względów ochrony klimatu, tak wydaje mi się, jakby to ująć, jakby czytałam wiele różnych artykułów, które z jednej strony mówią, że pandemia zabiła globalizację i już nie ma szans, z drugiej strony pojawiają się głosy, że to jest właśnie szansa, żeby przemyśleć ten model. I ja jestem zwolennikiem tej teorii, ponieważ w obecnym czasie żadne państwo nie jest w stanie samo poradzić sobie z pandemią. Wszyscy, zarówno jakby indywidualne jednostki, tak jak my dzisiaj, tak samo jak wielkie kompanie, korporacje, organizacje międzynarodowe, wszyscy przenieśliśmy się online. Więc granice, o których mówimy w kontekście globalizacji, jeszcze bardziej się zacierają, ponieważ możemy się połączyć z każdego miejsca na świecie, jedynie borykając się z różnymi strefami czasowymi. Więc wydaje mi się, że te granice przez to też są coraz mniej widoczne i też stwarzają więcej możliwości na efektywną współpracę i też większe zaangażowanie, bo teraz każdy może wziąć udział w dyskusji, więc wydaje mi się, że to jest jakaś też nowa szansa dla globalizacji. Tak samo jakby globalizacja. Cała pandemia stała się wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich i choćby badania nad szczepionką też pomagają, jakby otwierają drzwi do współpracy dla państw i też powstały różne
różne, nie chcę modele, to jest złe słowo, ale też jakby państwo zaczęły współpracować tak, żeby przyspieszyć badania nad szczepionką, a także kiedy już w końcu zostanie wynaleziona, potwierdzona, też dystrybucja, jakby globalizacja też pomoże w jej dystrybucji. Przy globalizacji także mówimy o całej turystyce i wydaje mi się, że ktokolwiek w te wakacje był na lotnisku, przy samolotach, które akurat leciały do tych krajów, które zostały otwarte, zauważył, że jakby indywidualne, personalne wycieczki wrócą. Jak tylko otworzą się granice, wrócą. Wydaje mi się, że przy biznesach tu się może coś zmienić, bo jakby coraz częściej widać, że podróże biznesowe nie są aż tak potrzebne, bo wiele rzeczy można mimo wszystko załatwić online. Ja sama teraz za 2 tygodnie będę uczestniczyć w misji jednej z organizacji międzynarodowych właśnie online. Będziemy przeprowadzać rozmowy z różnymi przedstawicielstwami ministerstw właśnie online, więc na pewno tutaj mamy okazję, żeby przemyśleć te modele. I tak jak te wszystkie oznaki, takie symbole globalizacji, jak wielkie lotniska, globalne korporacje finansowe, były jakby tak dystrybuowały jakby tą globalizację, jakby stały się symbolem. Tak samo to były też symbole rozprzestrzenienia się wirusa, lotniska, które z dnia na dzień zostały zamknięte właśnie i zdjęcia pustych lotnisk też pokazują, że faktycznie to były te symbole zarówno globalizacji, jak i pandemii. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie tylko skoordynowana akcja, skoordynowane jakby tutaj działania państw są w stanie powstrzymać ten efekt motyla i żaden kraj, tak jak już mówiłam, nie jest w stanie w tym momencie zatrzymać tego jakby sam. I tak jak już powiedziałam, że jakby wydaje mi się, że to jest świetny punkt, żeby zastanowić się, czy to jest właściwy model, w którym funkcjonowaliśmy. Teraz już wiemy, że na pewno się zmieni, ale w takim razie jak powinniśmy się nim zająć, żeby był zrównoważony, bardziej zdrowszy, bardziej zielony, tak samo jakby bardziej lepiej zorganizowany, uregulowany i też był bardziej inkluzywny, żeby faktycznie, tak jak często są dyskusje na temat negatywnych skutków globalizacji, w jaki sposób możemy je teraz zaadresować, kiedy mamy ten czas, żeby faktycznie przemyśleć. Jasne. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to wyczerpałaś, więc mogę przekazać pytanie Kasi. Tak jak wspominałaś, na co dzień nie żyjesz w Polsce, nie mieszkasz, tylko we Francji. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło tarczy antykryzysowej, która wprowadzona została w Polsce. Zapewne o niej słyszałaś, że budzi wiele kontrowersji. I moje pytanie brzmi, czy we Francji zostało wprowadzone coś podobnego, wsparcie dla lokalnych firm? Oczywiście. Tak, więc we Francji działania były dość szeroko zakrojone i ja też sama byłam zaskoczona ich skalą, chociaż muszę przyznać, że moi francuscy znajomi przyjęli to jako kompletną normalną rzecz, więc nie wiem, czy moja perspektywa była jakby naznaczona innymi doświadczeniami. Ale jakby takim pierwszym krokiem i też takim pierwszym krokiem, który zauważyłam praktycznie wszędzie, w większości francuskich przedsiębiorstw, to było wprowadzenie chômage partiel. I to jest świadczenie dla osób bezrobotnych, tak jakby to przedstawić, ale jest tylko częściowe. Czyli polegało to na tym, że firmy, jakby, które stanęły przed mniejszymi obrotami, mniej zadań, mniej projektów, mogły jakby zrewidować swój plan pracy i zgłosić się do rządu, że na przykład w ramach
tego projektu, jakby firma, że w ramach swojej działalności firma jest w stanie pracować 4 albo 3 dni w tygodniu, ale żeby nie zostawiać ludzi na lodzie i też nie zwalniać, nie obcinać ich zarobków. Polegało to na tym, że te 2 dni w tygodniu przykładowo, które zostały uznane, że nie ma pracy, jakby nie ma jakby ludzie, którzy są zatrudnieni, nie mają aż tyle obowiązków, żeby zapełnić 5 dni pracy. Te 2 dni były płacone, były dopłacane przez rząd do wypłat osób. Było to na poziomie 80%. Jednak niektóre firmy dopłacały, także faktycznie nie było to odczuwalne dla pracowników. I w wielu firmach dalej ten model funkcjonuje. Mój partner właśnie od kwietnia pracuje 4 dni w tygodniu i cały czas ta sytuacja jest kontynuowana. Więc jakby wiadomo, że kiedy pandemia się troszeczkę uspokajała, wiele osób wracało do pracy, więc też przedsiębiorstwa musiały udowodnić, że faktycznie tej pracy nie ma, a nie zostawać na chômage, ale tak to był jeden z takich pierwszych kroków. Kolejna rzecz to też było wsparcie dla osób samozatrudnionych i w tym przypadku po wypełnieniu odpowiednich wniosków osoby samozatrudnione, freelancerzy otrzymywali miesięcznie 1500 euro bodajże. Mi się niestety nie udało się załapać, bo swoją firmę zarejestrowałam 2 tygodnie przed pandemią, więc to było za późno, żeby jakby udowodnić, że faktycznie sytuacja zmieniła moją sytuację, ale faktycznie trzeba było jakby przedstawić swoje zarobki z poprzednich okresów i na podstawie tego udowodnić, że faktycznie pandemia zmieniła sytuację zawodową tak bardzo, że jakby nie są w stanie zdobywać nowych projektów, zleceń. Oczywiście też były pożyczki dla firm, więc to też była dość duża akcja. I jeszcze oprócz tego wiele przedsiębiorstw miało wstrzymane płacenie składek. Tak samo za składek różnych zdrowotnych, ubezpieczenia socjalnego. W niektórych przypadkach było to też, jeśli chodzi o wynajem budynków, wynajem, płacenie za rachunki za wodę, prąd, więc to też było w jakiś sposób uregulowane, że wiele osób było z tego zwolnionych, z tych opłat na jakiś czas. A co sądzisz o wprowadzeniu w Polsce tarczy antykryzysowej? Ciężko jest mi naprawdę to do końca, bo jakby nie mam bezpośredniego doświadczenia. Mogę tylko wypowiadać się na podstawie tego, czego dowiaduję się z prasy, z mediów polskich, które też śledzę, ale nie jestem w stanie jakby jakichś tutaj bardzo mocnych stanowisk przedstawiać. Wiem, jakie są główne elementy, wiem, jaka krytyka spadła na rząd polski. Widzę też moich znajomych, którzy prowadzili swoje biznesy, którzy faktycznie w żaden sposób nie mogli skorzystać albo ta pomoc była niewystarczająca, ale w takim większym ujęciu, jeśli macie, to chętnie usłyszała od Was więcej na ten temat. Więc może to będzie się na koniec na dyskusję, więc... Tak, właśnie zostawimy może dyskusję na takie inne różne tematy na koniec. Oczywiście. Aniu? Tak, czyli przechodzimy do kolejnego pytania w takim razie. I moje pytanie będzie odnosiło się do nierozwagi ludzi i rozluźnień obostrzeń. I skupiłyśmy się tutaj na Polsce, ale myślę, że potem będziesz mogła się, jeżeli będziesz chciała, wypowiedzieć się, jaka sytuacja była we Francji. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, która jest teraz, czyli tak naprawdę przyrost sięgający do około 1000 zachorowań dziennie, właśnie całkiem niedawno pojawiła się informacja, że no, nie jest dobrze, że sięgamy coraz wyżej i wyżej i te rekordy z dnia na dzień są pobijane.
Natomiast do sedna, czy Twoim zdaniem rezygnacja z obostrzeń nastąpiła za wcześnie? Bo w Polsce, jak w Polsce, ale jeżeli chodzi o Francję, tutaj też czytałam i też właśnie jeżeli chodzi o maseczki, był nakaz, teraz już, a do tego też potem przejdziemy, ale tak, czy rezygnacja z obostrzeń nastąpiła za wcześnie? I czy właśnie odmrożenie gospodarek, biorąc pod uwagę sytuację, nastąpiła za wcześnie? Tutaj też chciałam zwrócić uwagę na kontekst szwedzki, którzy Szwedzi nie zrobili totalnie nic, a są na podobnym poziomie jak wszystkie gospodarki europejskie. A wiem? Sama zastanawiam się nad idealnym modelem i w jaki sposób powinniśmy wracać do tej rzeczywistości. I też jakby śledzę różne państwa, jak starają się zaadresować ten problem, w jaki sposób wracać do rzeczywistości, w jaki sposób budować tę nową rzeczywistość. Wydaje mi się, że wiele z tych planów, czy to jest Polska, czy też inne kraje, to nie chodzi teraz, żeby faktycznie wybierać i stawiać w świetle, ale wydaje mi się, że wiele z nich było chaotycznych. Nawet samo wprowadzanie tych obostrzeń w wielu państwach było bardzo chaotyczne i nie do końca zrozumiałe z perspektywy oczywiście nas, jakby obywateli, ale też jakby bardziej systemowo, nie do końca były zrozumiane. I tak jak na samym początku, muszę przyznać, że kiedy te bardzo ostre obostrzenia zostały wprowadzone w Polsce, pokazywałam te słynne filmy z pustych ulic Warszawy znajomym we Francji, nie wszyscy, ale powiedzmy, że duża część osób była naprawdę bardzo jakby wow, no świetnie, że tak wszyscy się dostosowali do tych obostrzeń i że faktycznie tak to działa. Ale jakby w takim bardziej długodystansowym ujęciu, czy to było właściwe, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć, jak to wyglądało tutaj, jak to wygląda teraz we Francji. Więc dalej szukam idealnego modelu i dalej nie umiem go znaleźć i nie jestem w stanie wskazać ani idealnego, ani najgorszego. Więc to była moja odpowiedź na to pytanie. Jasne. Czyli jak wygląda sytuacja we Francji w takim razie? Oczywiście, więc jakby może też powiem na początek, jak te obostrzenia wszystkie wyglądały, jak wprowadzanie ich na samym początku. Więc jakby wszyscy śledzili te wzrastające liczby, ale jakby wydawało się, że to jakby w przełożeniu na ilość mieszkańców Francji były naprawdę marginalne. I moim zdaniem, taka jest prawda, te statystyki dla Francji są bardzo zaniżone, bo sytuacja wyglądała tak, że kiedy faktycznie ten czynnik rozprzestrzeniania się wirusa był na poziomie 3,4, nie było dostępności do testów i nawet jeśli ktoś miał objawy, ale nie potrzebował opieki medycznej, instrukcja była taka, żeby zostać w domu. Więc bardzo dużo osób nawet nie miało dostępu do tego, żeby sprawdzić, nawet przy ewidentnych objawach nie było możliwości sprawdzić. Więc jakby te liczby z marca, kwietnia, maja, mimo że są wysokie i wciąż są w tej czołówce światowej, cały czas moim zdaniem nie odzwierciedlają sytuacji taka, jaka była. Szczególnie, że teraz, kiedy współczynnik wynosi 1,2 bodajże, mówi się największej ilości odnotowanych przypadków dziennie. Tam chyba rekord był kilka dni temu ponad 10 tysięcy. Ale ilość testów, która jest robiona tygodniowo, to jest ponad milion. Więc wydaje mi się, że tu jest pewna luka, której faktycznie ciężko ją teraz jakoś zapełnić z jakiegokolwiek danymi. Więc to tak, jeśli chodzi o statystyki. Więc jeśli chodzi o same obostrzenia, to one zaczęły się pojawiać jakoś w połowie marca. Faktycznie na początku chodziło tylko o maseczki, później z dnia na dzień wysłali wszyscy praktycznie całą siłę roboczą, jeśli to było oczywiście możliwe, na pracę zdalną.
i wiele miejsc dalej kontynuuje pracę zdalną. Są otwarte biura, ale na przykład operują tylko na 20-30%. Więc to na pewno dalej jest kontynuacja, ale tak to wyglądało. I później przyszedł jeden dzień w marcu, kiedy chyba bodajże to był czwarty, nie, sobota, niedziela bodajże, kiedy był to albo Macron, albo premier, którzy ogłosili, że od wtorku jest kompletny zakaz wychodzenia z domu, tylko trzeba mieć specjalne zaświadczenie, w jakim celu można wyjść z domu. I przypadków było pięć, sześć typu wyjścia do pracy, ale wtedy trzeba było mieć też zaświadczenie od pracodawcy, że można wyjść, że faktycznie jest konieczność, żeby ktoś udał się do pracy. Wyjście na zakupy, ale tutaj też pojawiło się obostrzenie, że można było wychodzić tylko do jednego, w obrębie 1 kilometra od domu. Więc znaczy oczywiście tutaj była jakaś elastyczność przy osobach, które mieszkały w miejscach, których nie miały, ale w mieście to faktycznie był 1 kilometr, więc można było się poruszać w promieniu 1 kilometra, co było dość klaustrofobiczne, ale tak i faktycznie były sprawdzane te zaświadczenia. Inne to oczywiście było wyjście z psem, też pomoc rodzinie, więc to były takie faktycznie przypadki ściśle określone i faktycznie trzeba było wychodzić z tymi zaświadczeniami i to też te zaświadczenia się rozwijały. Na początku było papierowe, ale oczywiście ludzie, którzy nie mieli drukarki w domu, tak jak ja, wypisywali je ręcznie i trzeba było wypisać łącznie z godziną, bo też było określone, że można wychodzić tylko godzinę, czyli jakby obrębie kilometra przez godzinę, więc to też później jakby rozwinęła się technologia na tyle, że można było pokazać kod QR, ale faktycznie to tak wyglądało. No i oczywiście wiele miejsc jakby restauracji, barów mogło tylko obsługiwać na wynos, wiele z nich tak mimo wszystko się zamknęło. No i później stopniowo jakoś pod koniec maja mogliśmy już wyjść na ulicę i oczywiście tutaj jest kwestia kultury francuskiej i też jakby uwielbienia wolności, świeżego powietrza, spotkań towarzyskich, która oczywiście powróciła, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach też została w jakiś sposób zmodyfikowana, więc jakby słynne powitania, pocałunki w policzki są wciąż oczywiście obecne na ulicach, ale w coraz mniejszym stopniu, więc jakby samo kiedy ja wybieram się gdzieś ze znajomymi, to jakby ten kontakt jest jakby unikamy go na tyle, ile się da. I tak, więc teraz wróciliśmy do normalności na jakiś czas, kiedy faktycznie mogliśmy chodzić bez maseczek, jedynie trzeba było tylko do pomieszczeń zamkniętych, do sklepów, wtedy faktycznie były w większości wymagane, no ale teraz stopniowo jakby wraz z wzrostem oficjalnych zakażeń też są coraz większe obostrzenia, więc na początku trzeba było już obowiązkowo nosić maseczkę. Ja też mówię na przykładzie Paryża, bo to też się różni w zależności od departamentu, który jest zakwalifikowany jako czerwona, pomarańczowa albo zielona strefa. Ale w Paryżu faktycznie na początku były obowiązkowe maseczki tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Potem zaczęto wybierać konkretne ulice albo części dzielnic, w których trzeba nosić maseczki, a jakoś od 2-3 tygodni obowiązkowe są wszędzie. I także w miejscach pracy, więc jeśli ktokolwiek wrócił do pracy, ja tak akurat wróciłam, akurat pracuję z UNESCO aktualnie, to mamy obowiązek noszenia maseczek i tam też są obostrzone, że może być chyba 50% tylko osób, więc też każdy z nas ma swoje biuro, żeby jak najmniej było interakcji. Więc tak to wygląda. Ale wiem, że na przykład w jednym z departamentów został złożony pozew do sądu, jakoby nakaz noszenia maseczek wszędzie i zawsze jest bezprawny i sąd przychylnie się do tego pozwu
jakby przychylnie go rozpatrzył. I tak w jednym z departamentów nie masz tego obowiązku. Więc teraz jest pytanie, czy to otworzy ścieżkę dla innych departamentów tak samo. Więc tak wygląda nasza rzeczywistość tutaj we Francji aktualnie. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy wtedy jak powiedziałeś, że w niedzielę chyba było ogłoszone, że będą wprowadzone te obostrzeżenia, to jaka była reakcja osób mieszkających we Francji, tak jak ty powiedziałaś, w Paryżu? Czy były bardziej negatywne, czy ludzie zgadzali się z tym wprowadzeniem? Wydaje mi się, że jakby atmosfera była taka, że o rany, nie chcemy tego, ale to jest coś, co musimy zrobić w tym momencie. Oczywiście nie było, nie uniknęliśmy cioci, która ma znajomego w ministerstwie, więc też pojawiło się dużo, dużo plotek, jakoby właśnie w ten dzień, kiedy wprowadzali obostrzenia, że ma wyjechać wojsko na ulicę, więc też jakby pojawiły się takie informacje, które jakby ten cały niepokój związany z tą całą sytuacją bardzo, bardzo zaostrzały. Więc wydaje mi się, że to była taka była atmosfera, że faktycznie jakby wiadomo, że uwielbienie do wolności we Francji jest naprawdę silne, więc jakiekolwiek obostrzenia zawsze spotykają się z taką reakcją nie. Ale w tej sytuacji faktycznie wszyscy stwierdzili, okej, tak musi być, tak musimy się teraz zachować. I też wydaje mi się, że w tym czasie było dużo takich niejasności. Wydaje się, jak w wielu państwach, że nie do końca wiedzieliśmy, z czym się mierzymy. Więc i przemowy prezydenta Macrona też używały sformułowań, jesteśmy w stanie wojny, niewidzialny wróg, które też jakby ze strony tej może erudycji faktycznie były imponujące, ale dla poczucia tutaj osób mieszkających były takie bardzo, bardzo niepokojące, bo jakby nie byliśmy w stanie jakby zidentyfikować, co to jest. Ale tak wydaje mi się, że to też była reakcja wielu państw, że faktycznie to był taki nieznany wróg. A to jeszcze mam jedno pytanie. Tak jak wspomniałeś, że musicie mieć w pracy maseczki i czy to jest akurat tak sprawdzane przez twój departament? Nie wiem w jaki sposób to mogło być sprawdzane, ale tutaj akurat wszyscy respektują. I może jedyne, nie wiem, naciągnięcie jest takie, że do windy wejdzie 5 osób zamiast 4, jak jest napisane, że mogą być tylko 4. Ale tu akurat w moim tutaj w biurze w UNESCO faktycznie wszyscy przestrzegają. UNESCO też wszystkim pracownikom gwarantuje maseczki, znaczy tam są, więc też faktycznie wszędzie mamy żele, ale to już jest norma i te maseczki też mamy w przyszłym tygodniu kolejną transzę na kolejne miesiące dostać. Okej, okay. No dobrze. Teraz w Polsce dosyć popularne są ruchy społeczne, które negują całkowite istnienie koronawirusa. Czy jest coś podobnego we Francji? Z pewnością, ale z całą pewnością. Ale jakoś jestem ochroniona przed tą panią, więc jakby żyję w swojej i jakby w żaden sposób się nie konfrontuję z tymi opiniami. Faktycznie jakoś one silniej do mnie docierają z innych państw niż z Francji, ale to chyba jest tylko kwestia społeczności, w której funkcjonuję tutaj we Francji i dlatego jakby nie do końca się z nimi stykam, ale z całą pewnością istnieją tak samo. To myślę, że przejdę do następnego pytania. I tak jak wspominałaś, miałeś staż w Nowym Jorku i chciałabym przejść do Stanów Zjednoczonych, bo występuje tam teraz chyba największa ilość osób zarażonych. A teraz jeszcze nastąpił powrót na uczelnię, do szkoły i jest jeszcze więcej. I
Nie wiem, czy będziesz mogła odpowiedzieć, ale jaki masz stosunek do podejścia władz samego prezydenta oraz do samych obywateli, jak występowały różne protesty, tak jak każdy słyszał, czy kolejki do urzędów dla osób bezrobotnych? Oczywiście. No, wydaje mi się, że jakby takim punktem, który dla mnie był dość ciekawy, albo też właśnie bardzo zastanawiający, była na początku bardzo duża polityczna ignorancja tego tematu, więc wydaje mi się, że niektóre z wypowiedzi prezydenta Trumpa zapisały się już w historii jakby pandemii globalnych, więc wydaje mi się, że to nie pomogło, bo to jakby przykład idzie z góry, może to jest faktycznie za duże wyrażenie, ale faktycznie te wypowiedzi polityczne przywódców mają wpływ na postrzeganie danej sprawy przez obywateli, więc wydaje mi się, że faktycznie te wypowiedzi na samym początku mogły trochę uśpić czujność, co jest dość zastanawiające, jeśli chodzi o rozwój koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, bo jest to kraj, który faktycznie ma ogromne środki, też jakby całe zaplecze naukowe jest imponujące, więc faktycznie wydawało się, że to jest miejsce, gdzie takich sytuacji można by uniknąć. Ale wydaje mi się, że tam też jakby tak systemowo bardziej na to spojrzeć, wprowadzenie różnych obostrzeń było trudne albo też bardzo niepopularne. I w samym Nowym Jorku wydaje mi się, że lockdown był tylko wprowadzony jako advisory. Bardzo późno został wprowadzony obowiązkowy, więc faktycznie Nowy Jork, który po raz kolejny, jakby wracamy do tej globalizacji, też jest takim symbolem energii, wymian międzynarodowych, jakby tutaj wszystkich wymian i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też mogło, że to też pokazuje, że faktycznie ten Nowy Jork był tak bardzo dotknięty tym wirusem i później to faktycznie rozniosło się na całe Stany Zjednoczone. Z tego, co też czytałam, wiem, że też ciężko było to wprowadzić ze względu na te systemowe rozwiązania, takie jak na przykład płatne urlopy chorobowe, w sensie płatne, w jaki sposób uregulować tę sytuację, bo tylko, jakby tylko część siły roboczej Stanów Zjednoczonych miała prawo do tych zasiłków jakichkolwiek świadczeń i tak mi się wydaje, że po prostu tak systemowo to było bardzo, w sensie dla wielu osób w kraju, który jest tak mocno usytuowany na indywidualne, taki bardzo mocno indywidualistyczny więc uciekło mi słowo, ale jakby wydaje mi się, że to było bardzo trudne, to zostawiało ludzi przed wyborem nie mieć co jeść i jakby kompletnie nie mieć żadnych środków, żeby funkcjonować, a zadbaniem o swoje zdrowie. I też oczywiście tutaj przechodzimy do tematu całego systemu ochrony zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, które faktycznie dla nich ludzie nie szli się badać, bo nie byli, na przykład nie mieli ubezpieczenia albo koszty były dla nich zbyt wysokie, więc nie jestem specjalistką o Stanach Zjednoczonych, więc te moje uwagi są takie bardzo z pozycji obserwatora i też mogę jakby w jakiś sposób odbijać na moje doświadczenia mieszkając we Francji, który jest tak bardzo socjalnym i opiekuńczym państwem. Więc to są takie dwa skrajne przypadki, więc też ciężko mi się odnaleźć w tej skali, ale to są takie bardzo ogólne punkty, które wydaje mi się, że faktycznie jedne z wielu punktów, które w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do szybszego rozwoju, tak wielkiego rozwoju epidemii. Tak.
A sądzisz, ponieważ ja czytałam, że eksperci ze Stanów uznali, że jeżeli wcześniej nałożony zostałby nakaz noszenia maseczek, to chyba około 150 tysięcy osób mogło nie być zarażonych. I sądzisz, że miałoby to jakikolwiek wpływ, jeżeli wcześniej zaczęłaby się ograniczenia w Stanach, chociaż to też jest ciężkie, ponieważ wiadomo, każdy system poszczególnych stanów jest inny, więc też Trump nie mógł z góry narzucić takiego obostrzeżenia. I sądzisz, że miałby to jakikolwiek wpływ? Nie jestem w stanie odpowiedzieć chyba na to pytanie, jakby tak bardzo, tak szczerze w pierwszej reakcji powiedziałam tak, oczywiście, ale jakby wydaje mi się, że to że akurat bardzo ciekawa statystyka, jak najbardziej, ale jest jednak podbudowana jakimiś badaniami, których nie znam, ale wydaje mi się, że faktycznie jeśli takie badania istnieją, to musi być w tym jakaś, przynajmniej jakaś część prawdy. Okej, okay, dziękuję. Okej, okay, to ja mam pytanie właśnie odnośnie Twojej pracy w OECD i z raportu przedstawionego właśnie przez tą placówkę. Wynika, iż światowy wzrost gospodarczy spowolnił do 2,4% w 2020 roku. Natomiast jeżeli chodzi o 2021, przewidywany jest wzrost do 3,1%. No, przy założeniu, że no, będzie odbudowa produkcji, jakby ruszymy z tym dalej. I czy uważasz, znowu bardzo subiektywnie, czy te prognozy są realne, biorąc pod uwagę, że jednak druga fala przed nami, więc to będzie oczywiście. Nie, oczywiście, że ciężko mi podważać te prognozy w jakiś sposób merytorycznie, ponieważ jak już wspomniałam, nie jestem ekonomistą, a też znam osobiście osoby, które pracują nad Economic Outlook, więc wierzę, że to są bardzo wielkie ekonomiczne umysły, więc akurat wydaje mi się, że też OECD, kiedy ta cała pandemia wybuchnęła, tak, w każdym razie faktycznie oni bardzo, bardzo poważnie podeszli do sprawy i wszystkie departamenty, wszystkie zespoły miały za zadanie przygotować odpowiednie analizy, prognozy, też jakieś policy recommendations, żeby faktycznie zaproponować coś szybko. Więc wiem, że te prognozy OECD są rewidowane na bieżąco. Ja też sobie zapisałam tutaj prognozy, jeśli chodzi o zajmowałam. Halo? Tak, tak, słychać. A, słychać. Bo nie wiem, ktoś chciał. Ania, ty zadawałaś pytanie? Był jakiś bardzo dziwny dźwięk przed chwilą, ale właśnie nie jestem pewna. Właśnie zastanawiam się, bo jesteśmy w czwórku. Dobrze, no to w każdym razie skończę odpowiedź. Więc zapisałam sobie tutaj właśnie kilka danych, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto i faktycznie te spadki są prognozowane i więc mogę je przytoczyć. Więc jeśli chodzi na przykład o kraje tutaj w Europie, to nasza wielka trójka to jest Hiszpania, Francja i Włochy, które faktycznie przy tej pierwszej fali odnotowały, prognozowane są spadki na ten 2020 rok na poziomie ponad 11%. Przy drugiej fali mogą wzrosnąć nawet do 14%, więc są faktycznie to dość duże liczby niespotykane, przynajmniej w naszych, których my nigdy nie widzieliśmy jakby w naszej generacji. Ale co jest ciekawe i wydaje mi się, że to jest temat, na który temat, może jakby taki dodatkowy punkt, który ja mogę bardzo przybliżyć. I to też jest w linii z OECD. To są też te wielowymiarowe skutki pandemii, które może są właśnie, nie są ujęte w tych liczbach. I,
I to są właśnie wszystkie społeczne, określenia ekonomiczne, społeczne, też związane z ochroną zdrowia, więc na pewno musimy popatrzeć na wzrost bezrobocia, który przy drugiej fali może się nawet podwoić. Musimy też popatrzeć na całe wykluczenie technologiczne, ponieważ wszyscy przenieśliśmy się do online, a jest wiele osób, które nie mają takiego dostępu. Więc tutaj też na przykład w kontekście edukacji pojawiła się cała dyskusja na temat tego, w jaki sposób zapewnić edukację młodym ludziom właśnie w kontekście ich poziomu dostępu do high-tech, później low-tech, a też co zrobić, kiedy nie mają kompletnie żadnego dostępu do rozwiązań technologicznych, więc to na pewno też cały temat związany z edukacją, który też jest połączony z UNESCO, jest ogromny. Turystyka. OECD nawet przygotowywało specjalne briefy na temat tego, w jaki to będzie mieć wpływ na space sector, czyli jakby wszystko, co się dzieje w kosmosie, cały sektor, który cała pandemia znowu wykluczyła małych graczy z całej ekspansji w tym kierunku. Ja akurat dość mocno siedzę w temacie też kobiet i też bardzo taką ważnym tematem, który dla mnie jakby profesjonalnie to jest też właśnie przemoc wobec kobiet. W samej Francji policja raportowała, że faktycznie wzrosły te przypadki, które są zgłaszane, wzrosły 30% w trakcie pandemii. I też jakby w związku tutaj z całym ruchem, jeśli chodzi właśnie o przemoc domową we Francji, który też jest bardzo, bardzo, bardzo mocny i też jeszcze w marcu przed zamknięciem nas też było dość głośno, to też są faktycznie takie, powiedzmy, mikro obszary, które dla mnie są faktycznie też bardzo interesujące, żeby na nie spojrzeć. I też właśnie w ramach pracy OECD i badania i jakby monitorowania tych skutków pandemii. Zespół, który zajmuje się właśnie tematem młodych ludzi i tak dalej, przeprowadził ankietę, w której wzięło udział chyba około 90 organizacji z 46 państw. I właśnie też w tych wynikach ankiety właśnie widać, że młodzi ludzie są osobami, które tak naprawdę będą na swoich barkach mieć ciężar tych takich bardziej długodystansowy tego kryzysu i to my będziemy odpowiedzialni, żeby faktycznie w jakiś sposób rozwiązać, ale żeby faktycznie zająć się tymi długodystansowymi skutkami kryzysu, który właśnie trwa. I z takich na przykład dziedzin, które dla nich były najważniejsze tu i teraz, ale też jakby w kontekście przyszłości, to właśnie było ich zdrowie psychiczne, także zatrudnienie, jakby wszystkie jakby możliwości zatrudnienia, też przychody, a tak też wspominali właśnie o edukacji, że pandemia miała ogromny wpływ na te sfery ich życia, więc ja też ze swojej strony, kiedy tylko takie ankiety będą się pojawiać, też chętnie mogę przesyłać, więc do forum, bo jakby to jest otwarta platforma, w której każda organizacja może się wypowiedzieć, więc przy następnej takiej też, jeśli będziecie zainteresowani, chętnie Wam przesłę. Oczywiście, dziękujemy. To może przejdziemy jeszcze do UNESCO. I wiem, że nie pracujesz w żadnym z sektorów, tylko jesteś konsultantką, ale czy słyszałaś o podjęciu jakichkolwiek działań, jakichś programów, które wprowadziło UNESCO na przykład w związku z edukacją, ponieważ czytałam, że została wprowadzona właśnie ta globalna koalicja edukacyjna, która ma za zadanie właśnie zapewnić edukację w większości krajów, ale czy są też inne sektory, w których UNESCO wspiera?
Oczywiście. Wydaje mi się, że chyba największe działania właśnie pojawiły się w obszarze edukacji. Jakby każdy z sektorów ma swoje programy, które zostały w jakiś sposób nadwyrężone, w jakiś sposób faktycznie miał wpływ pandemia na ich działanie. Ale faktycznie edukacja wydaje się tutaj takim tematem, który jest dominujący, to jest może za dużo, ale faktycznie, w którym bardzo dużo się dzieje. I przygotowałam sobie, UNESCO zajmuje się też monitorowaniem sytuacji i też przygotowałam sobie takie dwie ciekawe statystyki, które pokazują ten problem bardziej globalnie, jeśli chodzi o dostęp do edukacji. Więc w kwietniu 2020 roku, kiedy tak naprawdę wszyscy byliśmy w lockdownie, 1,3 miliarda uczniów od klas podstawowych, nawet przedszkolnych do późniejszych lat nie miało dostępu do, w sensie nie było ich w szkołach, nie miało dostępu do normalnej edukacji. I teraz aktualnie wiadomo, że te liczby się zmieniają jak otwierają się państwa lub zamykają z powrotem, ale teraz tych osób, które są poza systemem edukacji jest ponad 700 milionów w 46 państwach. I ta cała sytuacja obarczona jest takim ryzykiem, że prawie 24 miliony uczniów, w tym 11 milionów dziewczynek, może wypaść z całego systemu edukacji i już nie wrócić. Więc jakby to też są, więc jakby mieliśmy sytuację, kiedy wszyscy, nie wszyscy, ale kiedy faktycznie szkoły zostały zamknięte, no ale jakby w krajach Europy Zachodniej, coraz więcej Europy Zachodniej ogólnie, Zachodu, wracamy do szkół. Wiadomo, że są dyskusje, różne dyskusje, które są z tym związane, w jaki sposób zabezpieczyć i tak dalej, ale jakby sytuacja faktycznie jest taka, że są osoby na przykład w Afryce, myślę, że to bardzo w dużym stopniu dotyczy Afryki, które teraz mogą nie mieć możliwości powrotu. Więc tak wygląda sytuacja i to jest właśnie w ramach tutaj monitorowania sytuacji z UNESCO. Więc tak jak wspomniałaś, Kasiu, jest faktycznie Global Education Coalition, która faktycznie bardzo mocno zajmuje się tym tematem, więc też proponuje wsparcie dla państw, wskazuje jakieś najlepsze praktyki, jeśli chodzi o edukację online i w jaki sposób dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących, do tych, którzy faktycznie wypadli z obiegu, więc faktycznie Global Education Coalition jest bardzo mocnym tutaj graczem w UNESCO. Oprócz tego UNESCO oferuje też taką techniczne wsparcie dla państw, tak jak już właśnie wcześniej wspominałam, różne rozwiązania, jeśli chodzi high-tech, low-tech, no-tech, więc jakby w tych wszystkich obszarach stara się to zaproponować. Oczywiście organizowane są webinary dla pracowników Ministerstwa Edukacji, żeby faktycznie wymieniać się informacjami, jak wygląda sytuacja w jednym państwie, jak sobie poradziło państwo z tym problemem u siebie i tak dalej, więc jakby tu jest cały czas ta wymiana. Też są różne organizowane workshopy, z tego co ostatnio czytałam, było jeden z nich dotyczył tego, w jaki sposób dostarczać edukację przez radio i telewizję, czyli taką technologię, która już jest bardziej, która jest dla wielu bardziej dostępna niż komputer z internetem, więc faktycznie pojawiły się też takie workshopy tutaj. Oczywiście są różne briefy produkowane, ankiety były też przeprowadzane wśród państw i wśród użytkowników, uczniów i tak dalej. No i też jakby są spotkania ministerialne na poziomie ministrów edukacji, żeby faktycznie przedyskutować temat, więc tutaj się bardzo dużo dzieje. Powstały też kampanie. Jedna z nich to jest Next Normal, więc jak w jaki sposób ukształtować ten następne lata, w jaki sposób przygotować się na to, co może nas spotkać, ale też w jaki sposób powrócić do takiej normalności, która będzie bardziej zrównoważona, żeby faktycznie w przypadku innych takich wydarzeń, żeby
móc reagować. I też jest kampania Learning Never Stops, więc to jest bardzo, tak adresuje ten temat powrotów do szkół i faktycznie, żeby nie wypadać, bo czasami naprawdę są ogromne, ogromne programy, żeby faktycznie umożliwić dzieciom edukację. I teraz jakby przy pandemii te wielkie przedsięwzięcia są tak nawet wyrażone, że trzeba jakby zapewnić to, że będą faktycznie kontynuowane. Więc to się dzieje właśnie w sektorze edukacji, więc tam faktycznie jest dużo, inne też działają, ale te chyba są najbardziej widoczne. Dobrze, dziękuję. Czy mamy jakieś pytania, Ania? Może ma. Jeżeli chodzi o nas, to nie mamy więcej pytań, ale może tej osoby na live'ie, ewentualnie osoba, która jest razem z nami na Zoomie, może ma coś do powiedzenia, jakieś pytanie właśnie do Martyny. To jeszcze wejdę na Facebooka, sprawdzę. Tutaj w komentarzach można zadawać pytania. Czyli tutaj nie ma żadnych pytań, jeżeli chodzi o tutaj też osobę, która jest razem z nami. Chyba nie. Dziękuję, Martin. Bardzo za miły komentarz. No dobrze, to nie wiem, czy jeszcze porozmawiamy na jakikolwiek temat, czy chciałabyś jeszcze coś opowiedzieć w związku ze stażami? Jestem otwarta na wasze pytania, więc nie wiem, jaki aspekt tych staży najbardziej was interesuje, ale ja zachęcam, jakby jeśli to jest faktycznie, może nawet, że to nie jest wasza ścieżka, którą wybraliście, ale faktycznie kiedyś, jeśli macie taką możliwość, żeby próbować, bo to naprawdę pomaga jakby wybrać, może zrewidować swoje plany, w jakiś sposób zdecydować, co się chce robić dalej, aczkolwiek przypadkowy projekt, rekrutacja może kompletnie zmienić tą drogę, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo wartościowe, więc zachęcam jak najbardziej. I jeśli macie jakieś pytania poza tutaj spotkaniem, jeśli tylko będę mogła pomóc albo doradzić, to też bardzo chętnie. Właśnie ja też mam zapytanie o staż właśnie w organizacji międzynarodowej. Jeżeli chodzi o ten czas rekrutacji, czy on jest ciężki, czy raczej no, do przeżycia i nie wymaga takiego całkowitego zaangażowania emocjonalnego i w sumie energii też? Emocjonalnie bardzo. W sensie, wydaje mi się, że ta wieczna niepewność jest dość ciężkim takim faktorem, w którym ja się faktycznie mierzę każdego dnia, bo faktycznie te całe kariery w organizacjach międzynarodowych naprawdę to nie jest łatwa droga, więc trzeba być bardzo zdeterminowanym i faktycznie chwile wątpienia zawsze przychodzą. Jeśli chodzi o staże, jest nieco łatwiej, z pewnością, ponieważ jakby to są dodatkowe szanse, które samemu chce się w jakiś sposób zdobyć nowe doświadczenie, więc faktycznie to wielka motywacja, więc wydaje mi się, że tak, wiadomo, że kiedyś dostaje się negatywne odpowiedzi albo zero odpowiedzi, to też się bardzo zdarza, bardzo często zdarza, nawet przy rekrutacjach już takich na oficjalne stanowiska, to faktycznie może to zniechęcić, ale ostatnio robiłam porządek na swojej poczcie, więc jakby miałam maile sprzed 10 lat, 12, kiedy byłam jeszcze na początku studiów i naprawdę nie wierzę, ile ja tych maili wysłałam, ile różnych projektów, kiedykolwiek coś się pojawiało, coś znajdowałam, pisałam, pytałam, nie dostawałam odpowiedzi, ale przy 10 mailu ktoś napisał, ktoś odpisał, ktoś coś zaproponował, więc nie jest to łatwa ścieżka, ale bardzo satysfakcjonująca, więc
Więc zachęcam. Nie mówię, że będzie łatwo, bo mi cały czas jest ciężko, ale na pewno warto próbować. Więc wiem, że są różne programy. Organizacje międzynarodowe też mają pewne kwoty, tak jak, w sensie, że na przykład nie jest dużo Polaków, nie pracuje dużo Polaków w organizacjach międzynarodowych, więc też są jakieś, to są też takie drzwi, że faktycznie organizacje międzynarodowe mają takie instrukcje, żeby zatrudniać osoby, które pochodzą z państw, które są niewystarczająco reprezentowane w strukturach, więc na pewno warto próbować. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Zdecydowanie tak. To co, Kasiu? No myślę, że pytań nie ma na live'ie, bo teraz właśnie zajrzałam. To myślę, że zakończymy już, bo ponad godzina spotkania. Bardzo ci dziękujemy, Martyno, za spotkanie, za to, że się zgodziłaś z nami porozmawiać. Znalazłeś czas. Więc tak jak mówiłeś, że to jest wasze pierwsze wydarzenie, to moje tak samo, więc mam nadzieję, że udało mi się sprostać waszym oczekiwaniom i że też jakieś może otworzyły się nowe tematy, z którymi będziecie chcieli się pochylić, przemyśleć, więc mam nadzieję, że udało mi się sprostać zadaniu, które przede mną było podczas tego spotkania, więc dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. I liczymy, że może się jeszcze spotkamy w tym samym gronie kiedyś. Bardzo chętnie. Więc jeśli pojawi się jakiś nowy temat, może nie druga fala pandemii, ale coś bardziej pozytywnego, może, to bardzo chętnie, więc jeśli tylko będziecie mieć ochotę, to ja też bardzo chętnie się z wami jeszcze spotkam. Dziękujemy. Miłego wieczoru wszystkim. Dziękuję. Wam również. Dziękujemy. Ty również.